Hej hej, witam w kolejnym materiale poświęconym DBD. Dzisiaj PTB8.3.0, czyli właśnie to z finisher Mori, no i dzisiaj najważniejsze zmiany, jeżeli właśnie chodzi o finisher i delikatne zmiany tam Billiego oraz chodzi m.in. innymi czaszkarki, no i zmiany perków. Więc generalnie zaczynając, zaczniemy sobie od finishera mori, bo tutaj mamy praktycznie najmniej do omówienia. Dlaczego? Ponieważ ten finisher mori jest zrobiony naprawdę delikatnie i tak jak Wam mówiłem w poprzednim materiale, gdzie opisywałem cały patch co dostaniemy w tym PTB, no wygląda to po prostu dobrze. Bo wygląda to tak jak teraz widzicie, mamy ostatniego surwa powolonego, ostatni surw ginie na haku, akurat tak jak widzicie w tej sytuacji, no mam powalonego surwa, no ostatni mi ginie na haku no i po prostu mogę wykonać mori i to jest praktycznie wszystko żadnych dodatkowych efektów graficznych i tak dalej, jest to zrobione mówię, o wiele lepiej w porównaniu do pierwszej koncepcji finisza mori, że praktycznie mecz rozgrywał się w normalnym tempie, no pomijając, że był rozgrywany na boty, że mógł to ogólnie ogadnąć, ale no, sam efekt jest po prostu delikatny, nie ma takiego chaosu jak momentami był w pierwotnej wersji, tą którą dostaliśmy dwa lata temu, ale mówię o tym, wam zrobię osobny materiał, w zasadzie porównując te dwa tryby. No i oczywiście teraz dostaniemy bloodpointy za offeringi na mori, yy, czerwone dostaniemy 30 koła, zielone 20 oraz 10 koła za Żółte. Mory, jedyne coś co mi się nie podoba to że nie możemy zabić wszystkich surwów w jednym meczu. No w sensie będziemy mogli to zrobić używając po prostu yy, Dewiura, ale offeringiem nie jesteśmy w stanie już tego zrobić. I jestem ciekawy jak będzie wyglądały zadania. W archiwach, kiedy najnormalniej w świecie musimy po prostu m, użyć odpowiedniej ilości młodej, że tam po prostu musimy zabić sześciu e, ocalałych własnoręcznie. Nie? Rozumiecie o co chodzi. No bo umówmy się, te offeringi były najczęściej wykorzystywane właśnie do tego. Teraz jeżeli chodzi o najistotniejsze zmiany perków, w zasadzie nie przedstawię wam wszystkiego, tylko dwa perki na killera, które według mnie mają największe zmiany, e, no i w zasadzie jeden perk na surwa, bo tylko i wyłącznie tyle Eee, tyle widzę jeżeli chodzi właśnie o a w zasadzie dwa perki sorry więc w zasadzie po dwa perki e, wam przedstawię jeżeli chodzi o e, killera przede wszystkim deadman switch czyli no perk pod blokadę genów teraz dostaje on lekkiego bufa. na trzecim poziomie umiejętności jest on w stanie zablokować generator wtedy kiedy po prostu powiesimy surwa na haku na 50 sekund aczkolwiek mamy nowy efekt może aktywnie może być zablokowany w jednym momencie tylko jeden generator czyli w momencie kiedy powiesimy drugiego surwa ktoś przestanie kręcić gena żeby po prostu zrobić dotację, żeby go ściągnąć z haka no to normalnie w świecie tylko ten pierwszy gen będzie po prostu zablokowany czy to nerw, czy to buff no 5 sekund dłużej przy jednym genie jest chyba ok w sensie no czasami ten perk potrafi być właśnie broken że no Trzy szybkie haki, trzy geny, no i mieliśmy je poblokowane. Aczkolwiek na moje jakby wydłużyli ten czas do 60 sekund, nic by się całkowicie nie stało. Perk cały czas będzie moim zdaniem gdzieś tam użyteczny. No i dalej machine learning, czyli uczenie maszynowe. W momencie, kiedy uszkodzimy generator, staje się on zagrożony, i kiedy ten generator zostanie naprawiony. I uwaga, może być tylko jeden gen tak zagrożony na raz. I wtedy, kiedy surdwę tego gena wykręcą, dostajemy efekt niewykrywalnego i dostajemy 10% bonusu do movement speedu na minutę. Oczywiście efekt nie może się kumulować, czyli no, jak wykręcą nam drugiego gena, no, to nie możemy dostać 20 sekund, nie? Rozumiecie? Znaczy 20, znaczy 20, znaczy 20% po prostu do bonusu. No, jest to zmiana. Kawa no i ten perk będzie mi się wydawał, że będzie robił różnicę, przynajmniej tak mi się wydaje, że on gdzieś tam będzie, że on gdzieś tam będzie bardziej testowany. Idąc dalej, jeżeli chodzi o perki właśnie i idąc właśnie na perki surwa. Przede wszystkim Gambit dostanie zmianę, czyli to jest ten perk, w, w, który daje nam bonus do naprawy generatora. Teraz dostaniemy maksymalnie 5% do bonusu, a w zasadzie wszyscy inni ocalali, którzy kręcą gena, kiedy my jesteśmy w lupie, a w zasadzie inaczej w no co dostaną 5% do bonusu. Obecnie było to 8%, aczkolwiek mamy ściągnięty wymóg dystansu, no bo trzeba było być tam w promieniu tam 30 czy tam kilkudziesięciu metrów, właśnie od tego kręconego gena z tym surwem. Więc zmiana jak najbardziej na plus wydaje się to być. Wydaje się to być ok. No i Uigona Life Forever. Teraz będziemy mieli bonus do prędkości 150%, a nie 100% jeszcze szybciej i podczas wykonywania po prostu akcji leczenia przy dostaniemy status wytrzymałego, czyli po prostu boroła na 10 sekund. No i ten efekt będzie miał 30 sekund cooldownu i usunięto po prostu listę warunków do wywołania po prostu efektu tego boroła. Zmiana na plus, no bo najnormalniej w świecie w tym momencie ten perk będzie miał po prostu częstsze value, a w zasadzie częściej będziemy mogli go wykorzystywać. No i oczywiście wszystkie te delikatne kosmetyczne zmiany na, na Bili, no w zasadzie Overdrive do 8, a w zasadzie Buffer zmniejszony do 8 sekund. Najistotniejsze zmiany, no zobaczymy jak ten Bili też się zaklimatyzuje, kiedy no już wszystko wleci na live serwery, jak on sobie wleci na live serwery, no to po prostu też sobie go bardziej potestuje, no oczywiście zmiana addonów, Eee, również zmiany czaszkarki, też addonów, twinsów i tak dalej, to wam opowiadałem w poprzednim materiale, więc tutaj nie będę się powtarzał. Dlatego eee, Billy'ego sobie przetestujemy, jak to sobie wleci na live serwery pewnie gdzieś na początku października. No i w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Tak, stricte reasumując te dwa perki i po stronie killera, i po stronie surwa, mogą zrobić większą różnicę, jeżeli chodzi o Finisher Mori. W tym momencie mamy tylko i wyłącznie kosmetyczną zmianę, jeżeli chodzi o sam gameplay, tak jak wam mówiłem na, w zasadzie poprzednim materiale. Yy, no i w zasadzie tyle. Zobaczymy, jak to wszystko się zaklimatyzuje i przyjmie na live w serwerach i też zobaczymy, czy te wsi będą coś zmieniali po yy, PTB. Także tyle. Yy, piszcie, no ale co sądzicie o tym yy, o tym początku. Yy, w zasadzie o tym PTB, co byście chcieli, żeby wyciało ewentualnie co, żeby zostało wywalone z niego. Także tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.